Cześć wszystkim. Brodata medycyna wraca, co prawda w tym momencie bez brody, ale powiem wam, że ta kwarantanna i to siedzenie w domu wyzwala naprawdę w człowieku bardzo dużo takiej pozytywnej energii twórczej. I ja teraz tą energię postanowię trochę przekuć w działanie i troszkę materiałów stworzyć. Jakby te materiały będą trochę inne niż do tej pory, bo zauważyłem, że po prostu materiałów robienie wcześniej zajmowało bardzo dużo czasu. Teraz bardziej będą to filmiki, w których będę trochę na podstawie swoich notatek opowiadał o chorobach, gdzie niegdzie przeplatając to ważnymi obrazkami, z ważnymi, nie wiem, tabelami, schematami, ale nie będzie tego jakoś bardzo dużo. Myślę też o tym, żeby potem taki filmik przerobić w formę podcastu, żeby sam dźwięk, bo myślę, że to, co będę mówił na temat tych rzeczy, będzie najważniejsze. Mój kot Tadeusz postanowił urozmaicić nagranie swoją obecnością. Jak już zdążyli się zauważyć i trochę robieniem hałasu, bo jestem w pokoju z dwoma kotami, one mają tutaj taki karton, one w tym kartonie się bawią. A ja tu próbuję tworzyć i nagrywać. W ogóle wstawię wam po tym nagranie, jaki zrobiłem sobie super statyw do nagrywania i po prostu podniecie, bo to jest szczyt po prostu mojej kreatywności, którą osiągnąłem właśnie tutaj siedząc w domu. Wracając, troszkę zostawiłem tą brodatą medycynę samą w sobie i nie robiłem z tym zupełnie nic, bo już mi się nie chciało. I też powiem wam, że klimat potem na tych latach takich klinicznych bardzo się rozluźnia. I też nie chce się troszkę robić nic. A teraz stwierdziłem, że mam bardzo dużo czasu i tak naprawdę nie chodząc do tej szkoły mam dużo więcej sił, energii, chęci do działania, do uczenia się, ale też może do podzielenia się tym z innymi, więc zaczynamy. Zaczniemy w ogóle od reumatologii, bo to jest zagadnienie, które ja teraz przerabiam, a potem różne zagadnienia, no to będą tak różnie. Ja nie wiem, postaram się na przykład z jakiś tam czasopism, z gazet, jakoś na przykład streszczać, opowiadać wam jakieś na przykład ciekawe przypadki, no bo myślę, że właśnie taka medycyna oparta na przypadkach to są fajne rzeczy. W tych wszystkich nagraniach też, które będę mówił, będę też podkreślał uwagę na rzeczy naprawdę takie bardzo ważne, o które są pytania na leku, no bo robię pytania z leku i wiem, co na nim jest. Oczywiście nie wiem, co będzie na waszym leku, nie wiem, co będzie na moim leku, ale na te, które były do tej pory, i postaram się jakby podkreślać te rzeczy, o które pytają. No cóż, dobra, to tytułem wstępu i już czekajcie, bo niebawem pojawią się pierwsze filmy. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.